Zainteresowanie naszym przeglądem jest ogromne. Na wystawę przychodzą ludzie w każdym wieku i starsi, którzy chcą zobaczyć pracę swoje i swoich znajomych, i również młodzież i dzieci, którzy mają możliwość i okazję podglądnięcia, jak kiedyś wykonywało się różne rzeczy. Każdy kawałek drzewa, jak się bierze do ręki, mniej więcej się ogląda i już się wie, co można z tego zrobić. Czy to będzie człowiek, czy zabawka, czy konik, czy ptaszek. Na wystawie są zaprezentowane wytwory twórczości artystycznej seniorów z całej Małopolski. Są to koronki, serwety, haftowane chusty, stroje krakowskie, ręcznie haftowane, kwiaty papierowe, origami, rzeźba ludowa, drewniana i wszelkiego rodzaju inne cudeńka, które seniorzy przygotowali na naszą wystawę. Bije mama, bije mama, bije. Tego typu rzeczy są bardzo, bardzo potrzebne i również pozwalają na dowartościowanie tego środowiska seniorskiego, które przygotowuje i tworzy cudeńka w zaciszu domowym. Taki przegląd pozwala im pokazać, pochwalić się swoim dorobkiem. Inicjatorem czytania pana Tadeusza przed Teatrem Ludowym jest dyrektor teatru Jacek Strama, który włączył w to Fundację Teatru Ludowego. Ludzie Nowej Huty przed Teatrem Ludowym będą czytali naszą narodową epopeję i wierzę, że będą to robili pięknie i od serca. Ja zacznę inwokację. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Przebudza się Gerwazy, darmo się wydziera, związany w kij do swego własnego rapiera. Gdy wróg ostatni wyda krzyk boleści, umilknie, światu swobodę obwieści. Okazja do czytania to 200 mijających lat od czasu, który Mickiewiczowi posłużył za kanwę historii pana Tadeusza. Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świeży jest Boży, tak on był nasz własny. Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem. Zofia z opuszczonym ku ziemi wejrzeniem, zapłoniwszy się, gości witała dygnieniem. Przyszłam do pomocy tutaj w Fundacji Teatru Ludowego przy narodowym czytaniu pana Tadeusza. I tak mi się spodobało to przedsięwzięcie, że aż postanowiłam przeczytać jeden kawałek. O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca. Na gościńcu i drogach od samego ranka panuje ruch niezwykły. Stąd chłopska furmanka skrzypi, lecąc jak poczta. Były tam dwa serduszka z grotem i płomykiem, dane dla Zosi, gdy Sak był jej zalotnikiem. Inicjatywa jest bardzo fajna, przydałoby się ogólnie więcej takich spotkań wśród młodzieży, ale no cóż, młodzież tutaj było niewiele. Ale Wojskiego powieść przerwali kucharze, pytając, komu serwis ustawić rozkaże. Protazeńku, rzekł klucznik Gerwazy. Tak, tak, mój Gerwazeńku, rzekł woźny Protazy. Na koniec w Soplicowie, w swym ojczystym gnieździe, gdy gotował powstanie, zginął na zajeździe. Pośle dziewczynie torbę pomarańcz, niechaj ich wielkie, kuliste głowy w jej drobnych dłoniach radośnie tańczą. Taniec ogniście pomarańczowy, taniec ogniście pomarańczowy. W ramach projektu Zajrzyj do Huty realizujemy dzisiaj w piękne sobotnie popołudnie pierwszy nowochódzki festiwal dyniowy Zaklęte w Dyni.
Organizatorami jest Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta i Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty. Waszym zadaniem nie będzie oddzielanie maku, tylko co będziecie oddzielać? Pestki z dyni! Oddzielić słonecznik od dyni, dynię od słonecznika. Dadzą radę czy nie? Jak myślicie? A my to piękujemy! Zaklęte w dyni odbywał się przez 7 lat w Branicach, ale chcieliśmy pokazać wszystkim mieszkańcom Nowej Huty, co można uzyskać z dyni, dlatego wychodzimy z tym konkursem do szerszej publiczności, do rodzin, do dzieci, mieszkańców Nowej Huty i okolic. W ramach tego festiwalu odbywają się konkursy plastyczne. Dzieci mogą wykonywać różne prace skupione wokół dyni. Można zakupić biżuterię, gdzie wątkiem przewodnim jest dynia. Można degustować potrawy z dyni. Natomiast hodowców poprosiliśmy o pochwalenie się przed nami, jakie wyjątkowe okazy dyń udało im się w tym roku wyhodować. Oglądajcie dynię giganta. Brawa dla pani Katarzyny Małgorzaty Rusinowskiej z Toni. Pierwsze miejsce. Brawa! W ramach imprezy ma jeszcze miejsce konkurs na dyniowy taniec dla wszystkich chętnych, a także dyniowe malowanie buzi, bo oczywiście malujemy dzisiaj tylko dynie. Pomarańczowy taniec, taniec dyni na pierwszym festiwalu Zaklęte w dyni. Sądząc po frekwencji i po pogodzie, wszyscy dobrze się bawią. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień. Trzeba będzie wyjąć z kufra futro, nie ma rady, jesień, jesień, nic.